Na pewno nie jestem szczęśliwy z tego wyścigu. Czas półfinałów dawałby mi miejsce na podium. No niestety, tak jak wczoraj powiedziałem, finał rządzi się swoimi prawami. Stres, dyspozycja dnia. Nie wiem, co zawiniło. Co prawda, kolejny raz poniżej 50 sekund. Kolejny raz popłynięte szybciej niż rekord życiowy z poprzedniego roku. Ale tak jak mówię, no tutaj liczyliśmy na więcej, ja liczyłem na więcej, no niestety, no jestem rozczarowany z tego wyścigu, ale nie poddajemy się, jutro start na 50 metrów z tyłem grzbietowym. Kolejny wyścig sprinterski, może tam karty podadzą inaczej. Ja muszę zobaczyć ten wyścig na spokojnie, obejrzeć, nie wiem co tam się stało tak naprawdę, ja nie pamiętam wyścigu dokładnie. Wiem, że były błędy, odczuciowo też... Gdzieś z ruchami na pewno było inaczej, ale no tak jak mówię, no muszę sobie to na spokojnie obejrzeć, ale o porażkach i o zwycięstwach się szybko zapomina i trzeba skupiać się na kolejnych startach, także odcinamy to grubą kreską, wyścig został w basenie i skupiamy się na kolejnych startach, bo przed nami już 50 jutro i zostanie nam jeszcze 200, więc kolejne szanse są na szybkie pływanie.